Upały w pełni. Gdy temperatura osiąga 30 stopni, warto pomyśleć, co należy zrobić, żeby gorące lato nie sprawiło nam niemiłych niespodzianek. Najważniejszą rzeczą chyba, jeżeli chodzi o upały, to jest po pierwsze pić dużo płynów. Najlepiej wody zwykłej, mineralnej, ewentualnie z jakimiś dodatkami. Mogą być to potasu, jakieś związki magnezu. Musimy pamiętać, że w taką temperaturę jak dzisiaj, czyli powiedzmy około 30 stopni, taka dawka dla osoby dorosłej powinna wynosić mniej więcej około 3 litrów. Jest to dość sporo, natomiast jeżeli chodzi o wysoką temperaturę, no bardzo, bardzo mocno się pocimy, także no ta dawka powinna być zwiększona. Jeżeli chodzi o wychodzenie na podwórko, jakieś zwiewne, przewiewne ubrania, musimy pamiętać o okryciu głowy. I osoby dorosłe, i zwłaszcza dzieci, powinny przebywać w miarę w cieniu. Osoby starsze powinny przestrzegać jakby wychodzenia na podwórko. Powinny unikać godzin takich, gdy na słońce nie jest największe, czyli powiedzmy od godziny 10 do 14. Ogólnie powinny się chować w cieniu. Najlepiej, żeby przebywały albo w jakichś parkach, albo nad jakimiś akwenami wodnymi, gdzie znoszenie jakby tej temperatury będzie najlżejsze dla nich. To samo, jeżeli chodzi o dzieci. Są to grupy takie najbardziej narażone, jeżeli chodzi o przegrzanie organizmu. Czyli dzieci, które mniej się powiedzmy ruszają, albo z kolei za dużo się ruszają i to nagrzewanie jakby organizmu jest znacznie bardziej nasilone. No wiadomo, osoby starsze, czyli schorowane bardziej, jeżeli wychodzą na podwórko, dobrze by miały jakąś informację o swoim stanie zdrowia, czyli powiedzmy na co chorują. Często są zasłabnięcia i ułatwia to pracę ratownikom, lekarzom z pogotowia, jeżeli zajeżdżają do wezwania do zasłabnięcia. Mamy jakąś informację na temat tej osoby. Przed nadmiernym przebywaniem na słońcu należy chronić przede wszystkim osoby starsze, chore i dzieci. Jeśli widzimy człowieka, który prawdopodobnie padł ofiarą wysokich temperatur, powinniśmy zastosować kilka prostych wskazówek. Jeżeli poczujemy się źle, słabo, dziwnie, zawsze możemy zadzwonić, skonsultować się z pogotowiem ratunkowym. Może dojść do wysokiej temperatury, tak? To będzie temperatura oporna jakby na zbijanie. Weźmiemy leki od gorączki i te leki niekoniecznie będą skutkowały. Jeżeli dojdzie do takiego progu, że dojdzie do przegrzania organizmu, to wiadomo, ewakuacja ze strefy tej takiej gorącej, czyli ewakuacja ze środowiska nasłonecznego do domu już jest jakimś plusem. Natomiast samo wychłodzenie organizmu, no ten organizm się nie schłodzi sam z siebie, tak? Czyli jakieś zimna kąpiel i pamiętajmy, że to nie może być kąpiel lodowata, tak, żeby nie doszło do szoku termicznego, tak, czyli żeby ta temperatura nie była zbyt niska. Temperatura wody powinna być w temperaturze takiej mniej więcej naszego organizmu, czyli 30 parę stopni, tak. Nie róbmy tego w temperaturze 20 paru stopni czy tam kilkunastu stopni, bo to będzie zbyt duży szok dla organizmu. Natomiast musimy się schłodzić. Poza tym, jakie objawy jeszcze mogą być? Mogą być nudności, wymioty, mogą być zawroty głowy. W takich naprawdę skrajnych przypadkach może dochodzić do drgawek. Tak jak u dzieci są drgawki gorączkowe, to do tego samego może dochodzić u osób dorosłych, u których dojdzie do przegrzania organizmu. Jeżeli mamy do czynienia już naprawdę z taką poważną formą udaru cieplnego, czyli osoba będzie nieprzytomna, musimy pamiętać o tym, żeby ułożyć taką osobę na boku. Nie zostawiać jej, broń Boże, na plecach. Również nie kładziemy jej na brzuch, tak? Czyli osoba taka powinna leżeć na boku. W tym momencie również staramy się jakby zbić tą temperaturę, czyli zimne okłady robimy, tak jak mówiłem, w pachwiny, pod pachami, z tyłu na kark, no i niezwłocznie w tym momencie dzwonimy po pogotowie. Podczas upałów warto schładzać organizm, korzystając na przykład z kurtyn wodnych. Jedna z nich została uruchomiona na Starym Rynku w Łomży. Najlepsza na upały jest woda, do picia i do kąpieli. W okresie wakacyjnym miejskie kąpielisko w Łomży tętni życiem. W nurcie pięknej Narwi ochłody szukają miejscowi i przyjezdni. Jesteśmy z Sokółki, przyjechaliśmy tutaj na obóz sportowy i przyszliśmy po prostu, jest ładna pogoda i postanowiliśmy przyjść na plażę trochę się pokąpać. Warto przyjechać tutaj, ponieważ jest w ogóle cień, woda, zawsze jak trenujemy, to zawsze można sobie pobiegać, trochę ludzie patrzą, czasami inni nas przychodzą też z nami poćwiczyć i jak jest gorąco, wchodzimy sobie do wody, nieważne czy w ściuchach, czy bez, w ogóle miło kupuje czas. Jesteśmy z okolic Łomży i przyjechaliśmy sobie, żeby fajnie spędzić czas razem z przyjaciółmi. We'll be right back.
zanim zaczniemy korzystać z uciech plażowania, obowiązkowo należy przeczytać regulamin kąpieliska, bo woda to także niebezpieczny żywioł. Zapraszam wszystkich serdecznie na tę naszą murzyńską plażę. Czego nie można robić? Oczywiście łamać regulaminu, to jest podstawa. Regulamin mamy tutaj przedstawiony, każdy może sobie przeczytać. Oczywiście uważam, że każdy potrafi czytać. No, główną podstawą zasady jest to, żeby słuchać się nas jako ratowników. My nie jesteśmy od tego, żeby wszystkich negować, cały czas zaczepiać, tylko dbamy po prostu o bezpieczeństwo ludzi. Podstawową zasadą jest to, żeby po prostu nie przychodzić, jeśli chodzi o osoby dorosłe, pod wpływem alkoholu, a zdarza się to niestety nagminnie coraz bardziej, oraz stosować się do przedziału kąpieliska, że tak powiem, czyli pływać w zakresie boi. Do czerwonych boi jest strefa dla nieumiejących pływać, do żółtych boi jest strefa dla potrafiących już pływać. Poza tą strefę nie pływamy z powodu, po pierwsze, dlatego że jest tam trasa żeglugowa dla motorówek, po prostu nie chcielibyśmy uniknąć tego wypadku. A gdy już znane są nam wszystkie zasady, jak zachować się podczas upałów i nad wodą, możemy śmiało korzystać z uroków gorącego lata i zanucić. Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka, razem z rzeką czeka lat, a tam ciągle